komendy prasowej. Ja chciałbym się odnieść do słów pana starosty dotyczących szpitala. Ja tę sprawę podnosiłem wielokrotnie i akurat tutaj jest ewidentnie sprawa dotycząca pana starosty, bo w poprzednich kadencjach, jak wiemy, szpital był jakby perełką na terenie, można powiedzieć, całego województwa. Nie miał zadłużenia, funkcjonował bardzo dobrze. Jak to się stało w tym roku nagle, że z tego, a właściwie już zaczęło się to dziać w ubiegłym roku, o czym mówiłem zaraz po wakacjach, że szpital nagle będzie miał tak ogromne zadłużenie, że prawdopodobnie trzeba będzie go przekształcić w spółkę, co na pewno wpłynie na zatrudnienie osób, bo wiadomo, że spółka niestety, aby się zbilansować, musi dokonać pewnych dzieł. Na pewno to wywoła bezrobocie. A myślę, że tutaj była duża rola starostwa, żeby albo dopomóc szpital finansowo w formie kredytu, lub podjąć decyzję, że jeśli to jest niemożliwe, poinformować o tym pana dyrektora i ewentualnie, myślę, że w takiej sytuacji dyrektor by pewnych inwestycji nie podjął. Dziękuję. Dziękuję. Czy to jest pan Rady Klubu, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, chciałbym tutaj kilka uwag i swoich takich zastrzeżeń, bo mówię, wskazówek powiedzieć na temat pozyskiwania unijnych środków przez powiat. Otóż, Szanowni Państwo, żeby pozyskać unijne środki przez powiat, to musi to być, to są tu inwestycje, które muszą być ujęte w budżecie. One nie mogą tak sobie być pozyskane, tylko muszą być ujęte w budżecie, czyli powiat musi mieć 100% środków na sfinansowanie inwestycji i dopiero później starać się o zwrot. Tak jest w funduszach twardych. Czyli nawet tutaj przytaczana tutaj przez kolegę Michała termomodernizacja w innym trybie się może odbyć. Po prostu trzeba mieć 100% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu i dopiero pójść zrealizować inwestycje, złożyć wniosek o zwrot części inwestycji, jaką Unia Europejska nam dofinansuje i tak to się odbywa. W 2011 roku, jak również w 2012, nie ma takich inwestycji w budżecie. Zrealizowanie przez zarząd powiatu takiej inwestycji niezgodnie z budżetem to jest naruszenie dyscypliny finansowej i to podlega zwyczajnie karze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? No, panie radny, bardzo proszę. Bo to będzie dyskusja. No, ale zauważyliście Państwo, że nie ograniczam nikomu. Nikomu nie ograniczam. Także pan radny Wojciechowski, bardzo proszę. Ja mam tylko jedno takie pytanie, bo pan radny Król rzeczywiście podniosłem głośnym tonem, mówił o tym obecnej kadencji, roki, trzy miesiące. No byłem na tej komisji jednej i drugiej. Jak to się stało, że przez ten rok i trzy miesiące, będąc w koalicji, nie mógł pan wywalczyć dofinansowania te 150 tysięcy na drogi we własnej gminie? Za chwileczkę, przewodniczący pan na ziemi. To jest jedna rzecz. Dlaczego na przykład jedne gminy finansują 90%, bo był taki przypadek, dlaczego inne gminy, tak jak na komisji poprzedniej było, że te 600 metrów drogi na terenie gminy Radoszyce miało być dopiero po naszej interwencji pana Sobonia w gminie, przy tego rady, czy u wójta gminy Radoszyce wójt się dołożył. Dlaczego nie uzyskałem odpowiedzi na komisji rewizyjnej, dlaczego niecałe 6% na inwestycje drogowe, a Skarżysko ma 21%. Ta kołdra, którą jeden z radnych ciągle mówi, że jest za krótka, ona moim zdaniem jest po prostu za mała. Natomiast istnieje jeszcze coś innego, coś takiego jak ciągłość władzy. Proszę Państwa, miałem nie zabierać głosu, no ale przecież w poprzedniej kadencji pan Soboń był zastępcą, a w tej chwili sytuacja jest odwrotna. Pan Mennard jest jego zastępcą, a więc jest coś takiego jak ciągłość władzy przecież. Przecież to jest jakaś wspólna polityka, wspólna narada, wspólne działanie, gospodarka. To jest chyba dzisiaj najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Pękala, później pan radny Król. Panie Przewodniczący, chyba że wcześniej pan radny Pasterczyk ogłosił, nie, ale nie chciał.
Panie przewodniczący. Ale bardzo proszę do wyboru. Panie przewodniczący, tutaj akurat kolega Marian właściwie zdiagnozował oczywiście problem, że gdy pan starosta, prawda, zgłosiłby, że zarząd będzie chciał akurat składać wniosek o termomodernizację, wtedy oczywiście musiałoby być zmiana w budżecie. Na pewno takie środki by się znalazły w budżecie. Natomiast ja taką jedną niepokojącą rzecz bym chciał powiedzieć, bo na ostatniej komisji budżetowej członek zarządu Wiesław Basiak, pytany przeze mnie, czy mamy dokument taki jak audyt energetyczny do naszych budynków, bym powiedział, że niestety nie posiadamy takich dokumentów. Szanowni Państwo, audyt energetyczny jest to jeden z załączników do wniosków o termomodernizację. I uważam, że problem leży jeszcze gdzie indziej, że nie mieliśmy tak naprawdę załączników do samych wniosków. Audyt energetyczny nie jest to jakaś kwotowo duża suma, natomiast no, trzeba się zmobilizować i zrobić te wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji takich projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Radny Król, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj chciałbym słowo odniesienia do tego, co powiedział Pan Radny Krzysztof Wojciechowski. Otóż Panie Radny Krzysztofie, zasada demokracji. Niestety zarząd nie uwzględnił moich dróg na terenie gminy Słupiano, ale dzięki uprzejmości Państwa Radnych te drogi się znalazły. Także to jest taka właśnie zasada demokracji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Czy jeszcze chciał ktoś? Ja nie zauważyłem. Przepraszam. Pan radny Plech, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Panowie Radni, Szanowni Goście. Chciałem tylko tak podsumowując wypowiedzi radnych. Widzę wypowiedzi radnych i wypowiedzi pana starosty. Widzę, że nawiązała się tylko polemika, natomiast nie został przedstawiony żaden pomysł na rozwiązanie problemów, które niewątpliwie nękają starostwo. Brak rozwiązań dotyczących infrastruktury drogowej. Brak jakiegokolwiek pomysłu na pomoc, uważam dobrze, zarządzanego dotychczas szpitala, ale który musi stanąć przed kwestią inwestycji, zadłużenia i nowej ustawy, która niewątpliwie zmusza do prywatyzacji. Brak jakiejkolwiek pomocy na rozwiązanie problemów związanych ze szkolnictwem. Myślę, że tutaj jest tylko polemika i bronienie swoich stanowisk, natomiast nie ma żadnej mowy o rozwiązaniu problemów, które nękają na dzień dzisiejszy starostwo. I chciałbym tylko podsumowując powiedzieć, że jak najbardziej wniosek o odwołanie starosty jest zasadny, a dodając, chciałbym powiedzieć, że najgorzej to się czują tutaj obywatele tego naszego powiatu, naszej gminy, bo oto w 2010 roku stała się rzecz bezprecedensowa, czyli dano naszym wyborcom możliwość głosowania, natomiast zabrano możliwość wyboru. I od tego momentu całe czasy ten błąd tkwi i tylko powiela problemy, które kumulują się teraz w powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Już teraz to na pewno widzę, że nie ma chętnych, więc zamykam dyskusję na tym punkcie. Proszę Państwa, przystępujemy do dalszej części realizacji tego punktu, a mianowicie wynikają z tego tytułu procedury prawne, a konkretnie należy ten wniosek poddać głosowaniu. Jako przewodniczący odpowiedzialny za przygotowanie sesji, po zasięgnięciu różnych opinii, proszę Państwa, przed powołaniem komisji skrutacyjnej przygotowałem regulamin głosowania w sprawie wniosku i ten regulamin przedstawi, to Rada zadecyduje, czy w takiej formie, jak przygotowałem, czy w innej. Taki regulamin powinien być opracowany i komisja skrutacyjna powinna dokonać wyboru przez regulamin w takich sprawach. Ja
nie ukrywam, że to nie jest mój czysty wymysł. Opierałem go na wzorcowym regulaminie, który jest ogólnodostępny na przykład w Leksie. I pozwolicie Państwo, że projekt ten przedstawię Szanownej Radzie o to, czy... Przewodniczący, zanim Pan rozpocznie, tak. Chciałbym uzyskać opinię radcy prawnego, jak to jest z tym projektem, który Pan przedłożył. A to radca prawny wyrazi opinię, jak ja przedstawię, Panie Radny. Dobrze, to proszę to traktować. Tak, bo tak jak przedstawię, to radca prawny stosunkuje się. Szanowni Państwo, przedstawiam projekt regulaminu głosowania wniosku o odwołanie starosty powiatu koneckiego przeprowadzonego na sesji w dniu 21 marca 2012 roku. Paragraf pierwszy. Głosowanie wniosku o odwołanie starosty powiatu koneckiego przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Punkt drugi. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po stwierdzeniu przez radę, że wniosek o odwołanie uznania stanowiska starosty spełnia wymogi formalne, co uczyniliśmy. Punkt trzeci. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Powiatów Końskich. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Głosowanie odbywa się na sesji. Poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Punkt drugi. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne dokonanie skreślenia na karcie do głosowania, co jak widzimy jest spełnione. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Punkt drugi. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Punkt trzeci. Wyniki wyboru ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf piąty. Odwołanie starosty powiatu następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, to jest 13 radnych. Paragraf szósty. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania wniosku o odwołanie starosty powiatu koneckiego oraz pytanie. Czy jesteś za odwołaniem Bogdana Sobonia ze stanowiska starosty powiatu koneckiego? Obok nazwiska z prawej bądź lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna obok wyrazu tak, druga obok wyrazu nie. Paragraf 7, punkt pierwszy. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w kratce obok wyrazu tak, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem starosty lub w kratce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu starosty. Punkt drugi. Jeżeli radny na karcie do głosowania, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy, postawi znak I jednocześnie w kratce obok wyrazu tak, jak i w kratce obok wyrazu nie, oraz nie postawi znaku X w kratce ani obok wyrazu tak, ani obok wyrazu nie, wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustępem 1, jego głos uważa się za nieważny. Punkt trzeci. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Punkt czwarty. Karty całkowicie przedarty komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf ósmy. Punkt pierwszy. W protokole komisja skrutacyjna określa pierwsze liczbę radnych obecnych na sali uprawnionych do głosowania. Punkt drugi. Imię i nazwisko odwoływanego starosty. Punkt trzeci. Liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego odwołania starosty zgodnie z paragrafem 5 regulaminu. Czwarty. Liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania. Piąty. Liczbę kart wyjętych z urny. Szóste. Liczbę kart nieważnych. Siódme. Liczbę głosów nieważnych. Ósme. Liczbę głosów ważnych oddanych za odwołanie starosty. Dziewiąte. Liczbę głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu starosty. A nadto stwierdza wynik głosowania, to znaczy czy za odwołaniem starosty opowiedziała się wystarczająca ilość głosów, o której mowa w punkcie trzecim. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez
członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzania wniosku. Załącznikiem do projektu niniejszego regulaminu jest karta do głosowania, która spełnia ogólne przyjęte zasady i przepisy, bo są przepisy dotyczące tajnych głosowań i zasady. Karta do głosowania odwołania Bogdana Sobonia ze stanowiska starosty powiatu koneckiego w dniu 21 marca 2012 roku. Czy jesteś za odwołaniem Bogdana Sobonia ze stanowiska starosty koneckiego? Jest. Tak i nie. I tak jak zasady zostały przeczytane, tak ona stanowi załącznik. W związku z tym, że pan radny Rasterczyk prosił o opinię radcy prawnego, bardzo proszę, udzielam głosu. Radcy prawni. Że pan wyciągnął ten regulamin, bo to jest taki dokument przypadkowy, śmieciowy, wyjęty wczoraj z Leksa, nie wiadomo pod czyją uchwałą rady on był i w ogóle skąd się tam wziął. Są różne rzeczy w Leksie, można znać. Rozmawialiśmy o tym i wczoraj, i dzisiaj. Zdaniem moim, dokument ten nie jest naszym dokumentem. Nie stanowił żadnego załącznika do jakiejkolwiek uchwały rady, podjętej przez tę radę. Nie ma mocy prawnej, nie jest zatwierdzony, nie jest ogłoszony. Nie może stanowić podstawy procedowania kwestii wniosku na temat odwołania starosty. Tyle, jeśli chodzi o regulamin. Możemy go przyjąć w przyszłości, nie ma przeszkód prawnych, ale musimy zrobić to w formie prawem przewidzianym. Czyli uchwałę. Uchwałę podjęcie. Natomiast no nie w tym momencie. Dziękuję pani bardzo. Pani szanowna, szanowni państwo radni. Jako przewodniczący przedstawiam Radzie projekt regulaminu. Podane przez pani uzasadnienie jest absurdalnie niedopuszczalne. Jako radcy prawnego, jeszcze, jeżeli już tak pani stwierdziła, że wyciągnąłem, to szanowni państwo, ten regulamin przyniosła mi pani radca prawny wczoraj i powiedziała, że on jest właściwy do głosowania, że wyciągnęła z Leksa i proponuje mi, żebym ten regulamin poddał pod głosowanie i przyjął taką formę, ale ja pani nie udzieliłem głosu. Proszę bardzo, proszę o chwilę, niech pani się nie denerwuje, bo jak wyciągamy sobie, to wyciągamy. No. I proszę panią, wczoraj pani miała taką opinię, żeby ten regulamin procedować. Dzisiaj natomiast rzeczywiście przyszła pani do mnie i prosiła pani, żebym tego nie ujawniał. A ja po przeanalizowaniu, po zasięgnięciu opinii uważam, że rada jest władna przyjąć regulamin do tego zdarzenia w tym dniu i do tego tematu. To nie jest regulamin normujący jakieś akty prawne na naszym powiecie, czy dotyczący rady. I proszę ludzi błędną interpretacją nie wprowadzać w głos. I proszę panią, odrzucam pani argumentację i poddaję pod głosowanie. Bardzo proszę, pan radny Obrońcki. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja podzielam wątpliwości co do możliwości procedowania w takim trybie tego regulaminu, ponieważ ma charakter normy ogólnej. Czyli inaczej mówiąc, może powinien być przyjęty, jeżeli taka będzie wola rady, po spełnieniu pewnych warunków opisanych w statucie powiatu. Czyli zgodnie z procedurą musi powstać projekt uchwały, przejść przez te koleje, które statut przepisuje, zostać przyjęty i obowiązywać. Wtedy nie byłoby wątpliwości. Natomiast złożenie projektu uchwały, a to jest jednak norma o charakterze ogólnym, normująca następne inne ewentualne postępowania, w trybie ujawnienia dokumentu na sesji, no chyba statut tego nie przewiduje. Dlatego proponowałbym, aby powołać komisję skrutacyjną zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i zgodnie ze statutem powiatu. Zapisane są warunki wyboru i odwołania starost. Ma to być w głosowaniu tajnym, ma być do tego powołana komisja skrutacyjna. Spełnimy ten warunek i wtedy i pan jako przewodniczący spełni warunek sprawnego, poprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia obrad i my jako radni będziemy mieć swobodę wypowiedzi. Natomiast podstawowe założenia do sposobu czy trybu dokonania głosowania myślę, że powinno się zostawić
kwestii propozycji Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko się krótko do Pana stosunkuję. Pan powiedział, że ten regulamin będzie obowiązywał w przyszłości. Jeżeli Pan dobrze słuchał, on w tytule mówi, że w dniu 21 marca i dotyczy tylko tego zdarzenia i tej sesji. Nie może być w przyszłości kiedykolwiek dokumentem do innych tego typu podobnych zdarzeń. Ponieważ są dwa wnioski, ja jednak poddaję pod głosowanie pierwszy mój wniosek o... Ponieważ komisja będzie powołana, ona musi procedować według jakichś zasad. I Rada ma prawo takie zasady regulamin uchwalić, ale to Państwo zadecydujecie. Ja taki regulamin poddaję pod głosowanie. Czyli są dwa wnioski, panie przewodniczący, pański i pana radnego Brateckiego, tak. Że regulamin ustali komisja skrutacyjna? Tak, tak. Poddaję pod głosowanie projekt regulaminu przytoczony przeze mnie, dotyczący odwołania ze stanowiska starosty powiatu koneckiego, pana Bogdana Somek. Kto jest za takim regulaminem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Proszę o podanie. 11 za. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Jeszcze już? Policzyła pani? 9. A pani, pan na kolegę? 10. Tak jest. Wniosek zgłoszony przeze mnie został przyjęty. Przystępujemy do powołania komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan, proszę. Przewodniczący, w kwestii formalnej. Tak. Mam taką propozycję, myślę, że nie do odrzucenia. Jest 5 klubów radnych i proponuję, żeby z każdego klubu powołać jednego, żeby waga sytuacji i nie było niedomówień, że prawda, jakieś tam były nieprawidłowości, żeby z każdego klubu radnych była jedna osoba, byłoby to 5 osób i myślę, że by to stało się zadość demokracji, o której od samego początku mówimy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to wniosek formalny. Tak, tak. Poddaję wniosek pana radnego Pasterczyka pod głosowanie. Kto jest za tym, aby w komisji skrutacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku o odwołanie pana starosty Bogdana Sobonia był reprezentant każdego z 5 klubów działających w Radzie Powiatu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. No. 13 było za. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę z każdego klubu o zgłoszenie kandydatury do komisji skrutacyjnej. Pani radna Michalska. Proszę jako naszego kandydata, naszego szanownego kolegę Kazimierza Pasterczyka. Czy pan Kazimierz Pasterczyk wyraża zgodę? Tak, dziękuję. Z klubu członków Rady Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam pana Jarosława Lasota. Czy wyraża radny zgodę? Dziękuję. Proszę pan. Pan radny, proszę bardzo, bardzo. Chciałbym zgłosić kandydata do komisji z naszej strony, ze strony pani Helenowa. Jeszcze są. Dziękuję bardzo. I pan radny. No, przepraszam. No zaraz, ale już nie trzeba zgody, pan radny Wojciechowski. Bardzo proszę. Tak, ja tylko właśnie chciałem zapytać w kwestii formalnej, czy, bo przecież pani Helena Obara nie reprezentuje żadnego klubu po samą siebie, a więc ktoś by musiał zgłosić. Oczywiście. W związku z tym chciałbym też zgłosić członka komisji z klubu Platformy Obywatelskiej, Marcina Prasowa. Przepraszam, będzie to niezgodnie z wnioskiem, który przegłosowaliśmy, bo w tytule... W tytule, który głosowaliśmy, było zaznaczone z klubu. Z klubu. Tak, tak. Pan, bardzo proszę, radny Dąbacki. Tak, tak. Zgłaszam kandydaturę do komisji skrutacyjnej samorządu ziemi koneckiej pana Krzysztofa Łotyńskiego. Tak, dziękuję bardzo. Pan radny Plech. W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej klubu zgłaszam kolegę Michała Pękala. Wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę o przedstawienie składu 5. Ja wyraziłam zgodę. Kazimierz Pasterczyk, Jarosław Lasota, Helena Obara, Krzysztof Brytański, Michał Pękala.
Poddaję pod głosowanie zgłoszonych kandydatów przez kluby głosowe. Pan radny Lasota, pan radna Helena Obara, pan radny Rąbalski, pan radny Obratański, przepraszam, najmocniej przepraszam. Tak, pan radny Karl Pasterczyk, pan Pękala Michał. To jest 5 osób. Kto jest za takim składem komisji skrutacyjnej, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisja jednogłośnie że rada komisji wybrała jednogłośnie. Proszę Państwa, proszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja zgłaszam wniosek o ogłoszenie 15-minutowej przerwy celem ukonstytuowania się komisji i przygotowania procedury wyborczej. Ja muszę przegłosować. No. Może pan... Ja sam rozwodzić mogę, tak, ale no, w związku z tym, że pan łączy to, ale dobrze. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie powołanym przez Wysoką Radę pod moim przewodnictwem. Państwo radni dostaliście przed chwilą regulamin głosowania o odwołanie starosty powiatu poleckiego. Zgodny z tym projektem, który Rada Powiatu przed przerwą przyjęła. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym regulaminem. Zgodnie z nim głosowanie wniosku przeprowadza komisja skrutacyjna. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po stwierdzeniu przez Radę, że wniosek o odwołanie pana starosty ze stanowiska spełnia wymogi formalne. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Powiatu. Głosowanie odbywa się na sesji przez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej wyrobiste obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartkę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan kabinetu, inne urządzenie umożliwiające radnym tajne dokonanie skreślenia na karcie do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki i sporządza protokół. To są najważniejsze rzeczy dotyczące techniki głosowania. Czy są jakieś wątpliwości co do regulaminu? Pytania lub inne wnioski? Jeżeli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Jednym przewodniczącym komisji skrutacyjnej to powiedział, że rozpoczęła się egzekucja. Proszę Państwa, rozpoczynamy procedurę głosowania. Komisja sporządziła zgodnie z regulaminem karty do głosowania, które Państwo za chwilę otrzymacie. Zgodnie z regulaminem członek komisji skrutacyjnej na podstawie listy imiennej poprosi Państwa radnych o wystąpienie. Radny dostanie kartę do głosowania i dokona głosowania zgodnie z zapisem regulaminowym. Bardzo proszę Panią Helenę o podczytywanie listy nazwisk. Proszę Państwa, wyczytany radna czy radny dostaje od przewodniczącego kartę do głosowania, wchodzi za parawan i wrzuca, po wyjściu wrzuca je z urna. Obok wrzucamy kartkę z głosowania do obok. Bardzo proszę Panią Radną Renatę Bieg. Grenda Paweł. Bo to nie wybraliście. Badańcy nie przyszło. Kazimierz,
Pękala. Dzięki. Tak, Robert. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w związku z tym, że głosowanie zostało dokonane, komisja dyskutacyjna teraz wspólną uda się miejsce ustronne celem sporządzenia protokołu po policzeniu głosów. Wnioskuję o 10 minut przerwy. Ogłaszam 10 minut przerwy. Protokół komisji dyskutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu Tykońskiej w dniu 21 marca 2012 roku do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Bohdana Sobonia, starosty Koneckiego. Komisja skrutacyjna w składzie: Krzysztof Ogatański, przewodniczący, członkowie Helena Obara, Kazimierz Pasterczyk, Jarosław Lasota, Michał Pękala, stwierdza, co następuje. W sesji wzięło udział 21 radnych. Głosowało ogółem 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21. Głosów nieważnych nie było. Komisja skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z regulaminem głosowania oddano następujące ilości głosów. Za odwołaniem głos tak, 10 głosów. Przeciw odwołaniu głos nie, 11 głosów. Zgodnie z paragrafem 5 regulaminu odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, to jest 13 radnych. W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Niniejszy protokół został odczytany na sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca 2012 roku. Podpisali członkowie Komisji Skrutacyjnej w liczbie 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że... Stwierdzam, że wniosek o odwołanie z funkcji starosty Koneckiego pana Bohdana Sobonia nie uzyskał większości, został oddalony. Dziękuję. Proszę o głos pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja oczywiście nie będę się rozwodził. Chciałem serdecznie radnym podziękować za rozwagę, za troskę, bo przecież wy 21 osób razem ze mną stanowicie o pomyślności i przyszłości tego powiatu. Dlatego myślę, że jest to decyzja rozsądna, bezpieczna, gwarantująca rozwój pomyślności tego powiatu
i za tą decyzję dzisiaj chciałem wszystkim serdecznie podziękować. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do 6 punktu porządku. Ale już, to znaczy, to nie ma dyskusji. Panie starosto, przed chwilą zakończyła się kolejna sesja, ale na tej sesji był jeden punkt, który pana bezpośrednio dotyczył. Był głosowany wniosek o odwołanie starosty Koneckiego z funkcji, gdzie wcześniej 6 radnych podpisało się pod tym wnioskiem, a komisja rewizyjna wydała opinię negatywną. Po głosowaniu okazało się, że nie uzyskała ta grupa opozycyjna w stosunku do pana i do będącej wcześniej koalicji wymaganej większości, czyli 13 głosów. Wynik głosowania to 11 przeciwko odwołaniu starosty Koneckiego i 10 głosów za odwołaniem. Ale ja myślę, że tutaj, panie starosto, chyba wielkiej radości nie ma, dlatego że przy normalnej pracy tej rady, przy normalnym funkcjonowaniu, jeden głos więcej tylko w koalicji, to nie wróży nic nadzwyczajnego, dobrego i nie jest to jakaś taka spokojna praca i zarządu, i rady, bo różne rzeczy się mogą zdarzyć jeszcze. Nie, no oczywiście to pan redaktor powiedział, to oczywiście jest wszystko prawdą. Natomiast co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, co powiedziałem też na sesji, że cieszę się, że przynajmniej w dniu dzisiejszym zwyciężył rozsądek, rozwaga w trosce o pomyślność i dobroć powiatu koneckiego. Bo przecież od 27 stycznia, od momentu złożenia tego wniosku, no wiadomo, że sytuacja do dnia dzisiejszego była niepewna. Ta przewaga jest wprawdzie jednym mandatem, jednym głosem, ale ona pozwala w miarę funkcjonować. Oczywiście nie ma tego zapasu dużego bezpieczeństwa. Po czasie myślę, że emocje opadną, że ta rozwaga i troska o dobro powiatu zwycięży i w sprawach słusznych, potrzebnych, koniecznych, myślę, że tu opozycja też nie powinna stać uporem maniaka, że tak to określę w cudzysłowie, żeby blokować pewne rozwiązania, które przecież służą przede wszystkim społeczeństwu powiatu koneckiego, jego mieszkańcom, a 21 radnych jest przecież odpowiedzialnych za pomyślność wybranych w wyborach w 2010 roku po to, żeby te problemy rozwiązywać, żeby budować, a nie burzyć. Na konferencji prasowej zaraz po zawiązaniu nowej koalicji dowiedzieliśmy się, mieszkańcy się dowiedzieli, wyborcy, że będą pewne zmiany, które będą dotyczyły i składu, i liczby osób w zarządzie, jak również zmiany w tak zwanym prezydium rady. Czy ten zapis, ta informacja jest nadal obowiązująca? Jeśli tak, to kiedy te zmiany nastąpią? Oczywiście, że te zapisy umowy, one obowiązują i oczywiście będą wykonane. Dzisiaj jest 21, no taki gorący moment. Ja myślę, że na spokojnie w najbliższych dniach nowa koalicja składająca się z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, jak również samorządnych ziemi koneckiej, będzie układała dalszy tok działania i pewnych procedur, które no sama sobie w umowie zapisała, ustaliła do wykonania. Myślę, od tego odwołania nie ma i jesteśmy na tyle wiarygodnymi partnerami, że oczywiście to wykonamy i zaręczam Państwu, że to zrobimy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, kiedy dokładnie, jaki będzie terminarz, ale myślę, że niezwłocznie to uczynimy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.